2 minuty, czas startu. Witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, stanowisko burmistrza to oczywiście służba, wielokrotnie o tym słyszymy, nie tylko dzisiaj pewnie, ale też z okazji wielu wyborów, które w naszym kraju się odbywały. Co to oznacza? To oznacza, że burmistrz nie liczy czasu, tylko liczy zadania, które wykonał. Dlaczego kandyduje? To oczywiście było bogate 4 lata doświadczenia różnego rodzaju, bo nie mogę pochwalić się takim ogromnym doświadczeniem na tym stanowisku jak pan Grzegorz, ale uważam, że był to dla naszej gminy bardzo dobry czas. Był to złoty okres, jeśli chodzi o rozwój w różnych zagadnieniach i w różnych obszarach. Nie tylko tych inwestycyjnych, które może mieszkańcy najczęściej dostrzegają, bo poprawa dróg, budowa, remonty szkół, poprawa infrastruktury, budowa placów zabaw i wiele, wiele innych, ale również działania podjęte na rzecz edukacji naszych dzieci, zadań pozalekcyjnych, a również nauczycieli. 3 ważne priorytety. To oczywiście to, co zawsze będzie jeszcze przez wiele lat, to sprawy związane z komunikacją, z poprawą stanu dróg. Te zadania nie skończą się jeszcze przez wiele lat. To, co jest związane z poprawą oświetlenia na terenie całej naszej gminy. Również drugi obszar to bardzo ważny, dotyczący dalszej działań na zajęcia pozalekcyjne, aby młodzież mogła spędzać czas poza lekcjami, czas wolny w sposób zaplanowany. I proszę Państwa, kolejny obszar bardzo ważny to wykorzystanie środków z lokalnej grupy rybackiej. Pozyskaliśmy wspólnie 42 miliony złotych, które są do rozdysponowania w bardzo dobry sposób na obszary wiejskie. To są 3 ważne zadania skierowane na najbliższe lata, w których również jest wpisana obwodnica Kartuz. Dziękujemy bardzo.